O tym, że 10 lat temu koalicja PO-PSL podniosła wiek emerytalny o 2 lata dla mężczyzn i o 7 lat dla kobiet, przypominają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest też i w Suwałkach. Głos w tej sprawie zabrał na konferencji prasowej Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To warto przypomnieć, bo dziś Donald Tusk opowiada różne dyrdymały, jak on to będzie świetnie rządził, gdyby wygrali wybory, wyjaśniał parlamentarzysta. Przypominamy dzisiaj, w tych dniach w całej Polsce, bo takie konferencje prasowe odbywamy w całej Polsce. Rozpoczął to pan premier Mateusz Morawiecki, ale w poszczególnych okręgach, w większych miastach organizujemy takie konferencje, żeby przypomnieć wszystkim i prosić państwa, żebyście to przypomnieli, bo to jest ważne. Wiarygodność jest niezwykle istotną kategorią w ocenie i ludzi, i partii. I tutaj koalicja PO-PSL wypada po prostu bardzo źle, wypada fatalnie. Donald Tusk jeździ po kraju i opowiada różne dyrdymały dotyczące tego, jak on to będzie świetnie rządził, gdyby oni wygrali wybory i jaka będzie to korzyść dla społeczeństwa. No, taka byłaby korzyść, jak właśnie z podwyższeniem wieku emerytalnego. Donald Tusk, politycy Platformy Obywatelskiej mają pełne usta frazesów dotyczących ochrony kobiet, wsparcia dla kobiet. No, popatrzmy właśnie, jak wyglądało to wsparcie w przypadku podniesienia wieku emerytalnego. O 7 lat kazano pracować dłużej wszystkim polskim kobietom, a tym, które pracowały na roli, o 12 nawet lat. W kontekście tej sprawy poseł zarzucił opozycji brak wiarygodności. Lider tej koalicji, Władysław Kosiniak-Kamysz, wczoraj ta była wypowiedź, słyszeliśmy ją, mówi, że no, to co tam wracać do tego, co było 10 lat temu. No proszę państwa, no to właśnie to jest ta wiarygodność. To, co było 10 lat temu, to nie jest epoka zamierzchłych wieków, prawda? Tylko to jest czas, kiedy ci sami ludzie funkcjonują, działają i właśnie pokazują swoją wiarygodność bądź brak tej wiarygodności. Jednocześnie Jarosław Zieliński przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił wiek emerytalny. 65 lat dla mężczyzn oraz 60 dla kobiet oraz wprowadził dodatkowe świadczenia przysługujące emerytom. Mowa między innymi o tak zwanej 13 i 14 świadczeniach. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz mama 4+. Ostatnie z wymienionych dotyczy osób, które nie pracowały, bo wychowywały co najmniej 4 dzieci. Poseł mówił też o podwyższeniu kwoty renty socjalnej i prawa do świadczenia wyrównawczego w przypadku osób sprawujących opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. My słowa dotrzymujemy, podsumował. Myślę, że nasz rząd, nasz obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości może osobie z podniesioną głową mówić w ten sposób, że my słowa dotrzymujemy. Jeżeli coś zapowiadamy, to to robimy. A jeżeli nawet czegoś nie udaje się zrobić w jakimś krótkim czasie, tak jakbyśmy chcieli, to dążymy do tego, żeby w dłuższym czasie to zrealizować. Ale sprawa reformy emerytalnej została załatwiona zgodnie z zapowiedzią wyborczą. My mieliśmy program bardzo jasno sprecyzowany i określony i tak też postąpiliśmy.